Wedle niektórych ludzi ta droga jest nieudanym projektem, który nigdy nie powstanie. Jak widzimy, jest. Ona jeszcze nie jest do końca zakończone tu wszystkie prace, ponieważ termin zakończenia to jest czerwiec tego roku. My dołożymy jeszcze do tego asfaltu, na którym stoimy i widzimy, jeszcze prawie 400 metrów asfaltu. No i pozostały odcinek zostanie oczywiście ten, na który tego asfaltu zabraknie, zostanie wyrównany i poprawiony. Ludzie się pytają, dlaczego? No przecież no to zostanie jakieś 300 metrów jeszcze złej drogi, ale zostanie zrobiony 1300 metrów dobrej drogi, więc kiedyś mieli 1700 metrów złej drogi dziurawej, teraz będą mieli jej już tylko 300 metrów. Oczywiście to troszkę w ramach żartu, ale przetarg na realizację tej inwestycji to kwota 2,5 miliona złotych. 1 700 000 złotych pochodziło ze wsparcia z Funduszu Leśnego, które uzyskaliśmy przy współpracy z Nadleśnictwem Miastko i z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Polsce. Dodatkowe 800 tysięcy to są pieniądze z naszego budżetu, to są pieniądze naszej gminy. To pokazuje, jak bardzo drogie są to inwestycje. Zrobiliśmy tyle, na ile nas było w tym momencie stać przy współpracy z Lasami Państwowymi, więc to jest już kolejny krok do tego, żeby poprawić tą infrastrukturę drogową na naszym terenie. To jest droga gminna i chciałoby się, żeby wszystkie drogi tak wyglądały. Ta droga na pewno ułatwi możliwość przemieszczania się po mieszkańcom Grabowa w kierunku drogi krajowej, w kierunku miejscowości Trzebiele. Doskonale będąc w tym miejscu, na tak wspaniałej drodze gminnej, możemy śmiało o tym powiedzieć, że wiemy o tym, że droga z Grabowa do Białego Boru jest w złej kondycji, w bardzo złym stanie. I wiemy też wszyscy o tym, że jest to droga powiatowa, więc nie da się porównać i pytać się, dlaczego burmistrz robi tę drogę, a nie zrobił tamtej, ponieważ tamta nie jest drogą gminną i nie mamy prawa ani możliwości finansowych do tego, żeby ją zrobić. Natomiast dobra informacja jest taka, że powiat i powiatowy zarząd dróg również wie o tym, że ma dziurawą drogę i przymierza się powoli w różnych etapach do realizacji tej drogi. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpocznie się inwestycja na kolejnym kilometrze na tamtej drodze. Będzie to droga przez miejscowość Brzeźnica i to też spowoduje, że z 7 kilometrów złej drogi powiatowej zostanie już tylko 6. Więc trzeba szukać tych pozytywów. Krok po kroku różne samorządy, różni właściciele robią następne inwestycje. To wymaga bardzo ogromnej koordynacji i ogromnych pieniędzy, bo jeżeli dzisiaj kilometr drogi kosztuje około 2,5 miliona złotych, no to wiemy, ile by kosztowało wybudowanie drogi o długości 7 kilometrów. Gmina Biały Bór w tym roku robi bardzo wiele dróg i oczywiście, kiedy o tym mówimy, to zawsze pojawia się pytanie, czemu nie u nas? Być może niedługo i u nas. To tak też oczywiście żartując, ponieważ w tym roku robimy drogi w Grabowie, to jest jedna z nich. Za chwilę będzie zrobiona inna z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to droga dojazdowa do Pól. I to też czasami pokazuje, że dlaczego akurat ta? Ktoś inny mógłby powiedzieć, dlaczego nie skończycie tej? Ponieważ to są inne środki, których nie da się przełożyć z jednej kieszeni do drugiej i one, mimo to, że są obie drogami, nie mają ze sobą nic wspólnego. Tamta droga wewnątrz wsi zostanie również zrobiona, więc Grabowo wewnątrz swojej wioski będzie miało drogi wewnętrzne zrobione. Pomiędzy majem a lipcem tego roku również zostaną zrobione wszystkie drogi wewnętrzne w miejscowości Przybrda. Druga, kolejna wieś, która jest miejscowością popegeerowską, blisko 1 800 000 złotych. Znowu pozyskane pieniądze, kolejna wieś uzyska nową nawierzchnię. W tej chwili rozpoczęły się już prace w miejscowości, czy drogi dojazdowej do miejscowości Białka. Kolejne 1 200 000 również pozyskanych pieniędzy i ta miejscowość uzyska drogę dojazdową do siebie. Jest to droga gminna. I lada moment skończy się inwestycja troszkę opóźniona ze względów na problemy wykonawcy w Sępolnie Wielkim. Kolejne 350 metrów drogi wraz z kanalizacją zostanie oddane w pełni do użytku. Poprawione jeszcze tam, gdzie są błędy, kwota blisko 800 000, również pozyskane środki, więc tych inwestycji drogowych w różnych częściach naszej gminy. Dzisiaj byliśmy w Białym Borze, dzisiaj jesteśmy w Grabowie, za moment będziemy mogli być w Przybrdzie, za moment będziemy mogli być w Białej, w Sępolnie Wielkim i to pokazuje, jak wielkie nakłady czynione są w różnych miejscach gminy na tyle, ile nas stać.
Jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy widzimy, że ta cierpliwość zaczyna mieć określone, wymierne, pozytywne efekty. Gmina nasza składa się z miasteczka i 17 sołectw. W tej kadencji zrobiliśmy drogi w miejscowości Dołgie, zrobiliśmy drogi w miejscowości Trzebiele, w miejscowości Biały Dwór. Wrócimy do tego, co w tej chwili robimy, czyli kończymy Sępolno Wielkie, robimy Grabowo, robimy częściowo Biały Bór, robimy drogę do miejscowości Białka i z 17 sołectw do zrobienia zostało nam tylko Biała, Kołtki, Kaliska i plus drogi dojazdowe, czyli już te drogi do przysiłków, do różnego rodzaju zabudowań odległych. Więc to pokazuje, że tak naprawdę realizując każdego roku jakieś plany inwestycyjne i planując inwestycje, pozyskując pieniądze, w kilka lat w przód można powiedzieć, że cała gmina będzie miała zmodernizowaną sieć dróg.